Tak powoli fabuła się rozwija, co? Though on that topic, don't try running off without me, okay? Yes, I made up the human emergency response team, but so what? It can still be real. You are human, this is quite an emergency, and you are responding to it. Not quite a team yet, though. No, a team can't consist of one person, that doesn't make sense. I could get more people, but that seems like a lot of work. You know what? I think we two make a great team in of itself. We might not make a fully human team, but you can't always get what you want. Semi-human? I'll go with that. To get back on topic, here's my proposal. You help me repair the facility, and I'll let you leave. Trafiło? To trafiło, nie? Proszę mnie wpuścić. Halo. Co teraz? Jak jest to fabularne tego moda? No z tego co rozumiem, jestem wyciągniętym pracownikiem Aperture Science, jeden z tych ludzi, którzy służyli do testowania nowych tych eksperymentalnych portali. Ale jesteśmy jakoś daleko po wydarzeniach z Portala 2. No i obudził się taki kula inteligencji, czy jak się to tam zwie, i wybudziła nas jako pracownika Aperture. I nie wiem, co on tam w sumie kombinuje. Ale chyba była to generalnie pretekst do nowych zagadek. Nie oszukujmy się. Wprowadzili potem nam tutaj jakieś zagadki, które miały być pierwotnie w Portalu 2, ale w końcu nie dodali. I one mają się tutaj, i jedna z nich ma się tutaj pojawić. A, dobra, już wiem, gdzie mam iść. Także no, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w trakcie. Zagadek na pewno nie będzie brakowało, skoro tamte 9 było, już potrafiło trochę szare komórki wydusić. I to był dopiero pierwszy rozdział, a tam patrzyłem, że tych rozdziałów jest chyba 7 albo 8. No to no, dzisiaj raczej nie będziemy na brak kontentu. Schodzę do jądra ziemi KPP. Bardzo lubię, specjalnie gram w gry z zagadkami logicznymi. Nicely done. This is a test observation facility. Humans have to sit here all day and watch you test subjects solve the chambers. In real time too. Imagine. No tak, pracowali nad tym modem kilka lat. 4-5 godzin podobno może nawet zająć przejście tego moda. Może więcej, zależy jak szybko myślisz. Na pewno tutaj bardziej adekwatny jest czas gry niż w tfu-tfu serii z Rexiem. Gdzie Rexio i Kretes w akcji niby jest napisane, że można przejść półtorej godziny. Tak, ja chyba kurna znasz na pamięć każdą zagadkę stamtąd. There's another observation room on the other side that can take you to the elevators. I'm sure you can find another way in there. You're pretty resourceful. O, już jakieś zagadki. Wszystko poobijane.
Ciągle mnie bije. Podoba mi się to. Da się to złapać? Zrobić ciężko. O, do duo. Teraz ciężko tam wrócić, prawda? Jemyt. Czy tam nie wejdę w tej chwili? Co, muszę od początku tak jakby? Mhm. Niewyraźnie. Tak ma być? No, ciekawe co się może stać. Another thing to add to the never ending to-do list. Dziękować. To czy ja go tutaj potrzebuję? Nie, niekoniecznie. Dlaczego dwóch? A tu nie ma dwóch. Co? What the heck? Ale tu nie ma dwóch. O co im chodzi? Tak ma być? Weź pieprznij tam znowu bombą czy coś. Nic się nie dzieje. On nie wie? No nie wiem właśnie. Aha, że tam. Czekaj. Cześć Immortal, no okej. I co? Chyba tak miało być, z tego co rozumiem. Już chyba nic więcej nie wymyślę. Zaraz jak tam wejść? Leciałeś? Nie. Stąd pewnie znowu muszę się cofać. Spoko zagadka. Nie każdy musi myśleć w ten sposób, żeby cały czas się wracać, nie? Taka grindziarska, można by powiedzieć. No, pompy spoko.
ciekawe, kiedy się zacznie trzeci rozdział. I have a surprise for you after this last little hurdle. I know, I promised no more test. Wait, no I didn't. Well then, here you go. I'll wait up ahead and prepare something. Nie, ten koleś daje radę. Marudzisz, Immortal. Ledwo wszedłeś i już pan maruda. Chyba nie będę testował, czy to ma dno. Tu musi być laser. Ale tak go nie złapię, jak widać. I nie będę miał pomarańczowy portal, kurde. Czy on kiedykolwiek nastąpi? Bardzo nie mogę stąd wyskoczyć nawet. Mogę tylko spaść. Popełnić samobuję. Fajnie. O! Myślałem, że coś wieje, czy coś. Tam pewnie kostkę muszę. Coś jakby gruchnęło? Mam wrażenie? A, i tam też pewnie kostka jest potrzebna. A, portal zmienił miejsce. Aha, no to tutaj mamy na laser. To co? A. Aha. Teraz stąd patrzeć, tak? To jak chciałem. A, ten las. No tak, Immortal. No i tutaj masz teraz nową postać jakąś. Potrzebuję tej kostki. Żeby gdzieś tam się dostać, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Dziwne, że tutaj nie można puścić żadnego portala. Bo co, teoretycznie spoko, mogę tu puścić portal. Tylko co mi to da? Jak za bardzo nie będę mógł tutaj wrócić. Trochę bez sensu. Nie? No i portal wrócił. Bez sensu to trochę. Tak miało być? Co? Drugiej kostki nie potrzebuję. A, bo znowu nie użyłem przycisku. Kurde, debil. Debil, 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 debil. Debil, 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 debil. Poza tym tu jest laser, którego nie użyłem w końcu. Nie wiem dlaczego.
To w sumie po co mi on? Dobra, już mi się mózg grzeje. Będzie trzeba zaraz przerwać grę. Już się mózg grzeje, tak jest. A nie, a może po prostu tutaj zostawię? Co się stanie? Tutaj przydałoby się, żeby laser był. Dobra. Lepiej, żebym tam nie spadał. Teraz tej kostki potrzebuję. Dobra, to już widzę, gdzie leży błąd. Gdzie leży problem przede wszystkim. Albo i nie. Albo i tak. Muszę wrócić po tą kostkę pewnie. Muszę wrócić po tą kostkę i na chwilę musi mi tam zastąpić. A następnie potem musiał po nią jakoś wrócić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to, co robię, ma sens, tak? W tej chwili to testuję. Nie mam zielonego pojęcia, czy to, co robię, ma sens. Prawdopodobnie nie. Dałoby się coś zrobić z tym laserem. To nie mogę wziąć go tutaj, bo zdezintegruje się, nie? Trzeba to jakoś zrobić inaczej. O, tutaj kostki potrzebuję. Jakbym tu ją miał, to już byłby endgame. Potrzebuję tu kostki laserowej. Teraz jak ją tu przenieść? To nie jest pełnoprawna kontynuacja? Nie, no to jest fanowska modyfikacja, jak najbardziej. Co, wcisnę tutaj guzik i nie będzie tamtego. Ale co mi to da? Tak naprawdę nic.
Będę miał po prostu kostkę, to wszystko. Ale nie tą, którą potrzebuję. Szkoda mi teraz niszczyć portala, no ale ja w tej chwili nic nie zrobię. Teraz coś nie działa. A, no tak, bo tamto nie. No właśnie. Zepsułem totalnie już. Bo tam w ogóle nie mogę się dostać, nie? Dobra, znowu utknąłem. Pomyślmy. Koniec ma być taki, że ja strzelam laserem w tamtą dziurę i ten portal przenosi się na tamten portal i ten portal trafia z laserem w tą dziurkę i się otwierają drzwi. Taka ma być końcówka. Jak do tego dojść? Patrzmy od końca. Żeby tu przetransportować tą kulę, tą kostkę przenikającą laser, co bym musiał zrobić, żeby ją tutaj przenieść? No przede wszystkim na pewno trzeba zastosować ten trik z kostką, że tam jakaś kostka musi być. To na pewno. Zaraz, zacznijmy od początku. Tak, mam tą kostkę. Przenoszę ją tutaj, żeby mieć ten tam alternatywny portal w innym miejscu. Wtedy ja się tam przenoszę. Tak. Strzelam w tamto miejsce i dzięki temu mam most. Idę tutaj. I w tej chwili ta kostka mogę przenieść ją z powrotem. I gdybym teraz zepsuł tamtą kostkę, to bym mógł przenieść tą z kolei w tamto miejsce, które zresztą potrzebuję. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę oczywiście to zostawić tam, tylko nie wiem, czy to ma sens. Raczej nie. Nie no, no bo przeniosę tą kostkę na przykład tam i to nie ma sensu generalnie. Absolutnie. Nie, muszę tą wyciągnąć kostkę przede wszystkim. Przede wszystkim muszę tamtą kostkę wyciągnąć. No nie, nie będę jej teraz niszczył tej, skoro dopiero co ją przeniosłem. No i ta kostka ma być tu, nie? O, tu ma się dziać magic. Tak, pi razy drzwi. Tylko znowu potrzebuję tej kostki użyć tam, nie?
A, no bo tam popsułem, więc zapomniałem. Goddammit. Tą kostkę muszę poprawić na końcu. Siedź tam. No i teraz przydałoby się zrobić coś, żebym uzyskał tą kostkę tutaj. Jasny gwint. Cześć Legion. I teraz tą kostkę jakoś potrzebuję przetransportować tutaj. Tut pichaczyk. No bo co? Teraz użyję tego, tak, żeby przetransportować ten laser tutaj. Ja się przeniosę, puszczę tam portalika. No i co mi do tego? Zaraz go będę musiał zniszczyć, to bez sensu. Pewnie, jak znam życie, miałem pewnie rozwiązanie, tylko je zepsułem. No ja potrzebuję immortalki, dwóch kostek, żeby to przejść. No i co? No i znowu zepsułem, nie? Tak, wróciłem do punktu wyjścia. Immortal piłeś? Przemieszczam się, ciekawe. Dziwny ten source. Czegoś nie rozumiem. O, jeszcze nie wiem czego. Tak, immortal, przeszedłem opie. Ale tu nie ma takiej, czegoś takiego jak kostka towarzysząca, przynajmniej nie widziałem póki co w tym modzie. Nie ma nic takiego. A nie jest kostka towarzysząca, widzisz serduszko? Nie ma serduszka. Stachu, wystawisz na licytację WOŚP uczestnictwo w twojej imprezie urodzinowej? Kappa. Jezu, Rymster.
Wiesz, na co jeszcze patrzy Immortal? Na przycisk bana, zgadnij dla kogo. A, coś pokiełbasiłem, jeszcze raz. Coś pokiełbasiłem, jeszcze raz. Tu. 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 God damn it. Nie mogę się z tym przemieścić. A mogę to zmieścić? Pokiełbasiłeś, ale swoją dietę, nie. Mój stalomatku. Moją dietę? Tak. Prawdopodobnie tak. Się dobrze zastanowić. Nie będzie odwrotu. Teraz wejdę tu, przeniosę się tam, puszczę portal. I nie powinienem go już zniszczyć. Ta kostka już praktycznie powinna tam być. To nie wypali. Nie no, wszystko problemem jest, główny problem jest taki, że ta kostka nie przejdzie przez to, tak? Zostanie zdezintegrowana. O, jest. Teraz już w ogóle skaszeniłem. Czyli od początku praktycznie. Teraz to już muszę od początku. Nie podoba mi się ta zagadka. Czegoś nie rozumiem, czegoś nie łapię, jakiejś kolejności. Łeb mnie boli, jak o tym myślę. Szare komórki dzisiaj nie działają. Że to dali tutorial? Nie, to jest koniec drugiego rozdziału. Z 8 bodajże. Ciekawe, jak szybko Wapniak to zrobił. Pytanie do specjalistów. Czym najlepiej ciąć filmy na części? Bo chciałbym wyciągać klipę szybciej. No, ludzie obecnie używają Rimster albo DaVinci Resolve, albo Adobe Premiere Pro. Od początku chyba, co? Początek jest dobry. Podoba mi się. Przyczynowo skutkowość jest w porządku. Widać, że to ma sens.
Tylko ja jeszcze nie mogę tego dokończyć. Ten początek mi się podoba. Ma to sens. Jest kombinowanie. Wychodzi. Teraz przydałoby się dać portal. Jesteśmy w domu, nie? No ale to tak nie działa. Shutter Encoder? Pierwsze słyszę, dzięki N0. Wiecie, na czym polega myk, nie? Jak wcisnę tego guzika, tam zniknie, pojawi się tutaj, most zniknie. Ja tego nie przetransportuję już potem tak łatwo. Na tym polega myk. Może niepotrzebnie ja tak zamieniam te kostki, powinno tam zostać. Tylko że ta z laserem to jest jedyne miejsce, do którego mogę się dostać i tutaj nie można postawić żadnego portalu. Czyli ja tak czy siak muszę ją stąd wydostać. Nie ma innej opcji. Mogę ją sobie potem zrzucić tutaj na dół, ale co mi to tak naprawdę da? No tam na pewno ją nie przetransportuję. No nic, no muszę ją tu zrzucić. Niech se leży. Myślał dalej, no. To mi się niszczy. Bo co mogę więcej z tym zrobić? Tu stawiam portal. Tu daję kostkę, laser, koniec etapu. Tylko teraz jak tą kostkę przetransportować tutaj? Jakby to wciągało, ale nie, na jedno by wychodziło w sumie. Mogę zniszczyć kostkę, żeby to nie wciągało. Tylko co mi to da? Padnie kostka, zniszczy, nie będzie wciągarki. Co mi to da? No nic mi to nie da. Mogę oczywiście znowu zniszczyć ten portal, ten niebieski. Wziąć to, znowu postawić tamtego tam, nie? Wrócić się po tą kostkę tu, żeby sobie czekała na spokojnie, ale dalej nie będę miał tam niebieskiego portalu. Kurde, pojebane. Ja czegoś nie widzę, czegoś nie rozumiem, jakiejś kolejności nie łapię, no. Nie wiem, czego mi brakuje.
Czegoś nie widzę. Tylko czego? Nie mogę teraz tak po prostu zepsuć tego wszystkiego. No muszę się chwilę zastanowić. Cholera jasno, no. To nie może być aż tak trudne. No nie wrócę się tam. Skakać tam też nie ma sensu. Tamte nie doskoczę. Mam strasznie ograniczone pole manewru, no. Cholera by to wzięła. Zniszczę tamtą kostkę. Ja tej nawet nie złapię z tej odległości. Po prostu spadnie. Żeby tu wrócić, będę musiał użyć tutaj niebieskiego portalu. Spowoduje, że stracę progres i stracę tego niebieskiego tutaj. Czego ja nie widzę? Czego ja kuźwa nie widzę? Czego ja kurna nie rozumiem? Nie mogę wlecieć w ten promień, co by trochę ułatwiło, chociaż nie wiem jak, bo i tak nie ma jak wlatywać gdziekolwiek. Nie ma tu żadnej skoczni. A przynajmniej widzę, żeby jakaś była. Jezu, nie rozumiem. Czy tylko ja widzę, że w tej niebieskiej wiązce kręci się jak w pralce Kret Kretes? Mój stalomatku. Zobaczyć chociaż, czy dobrze myślę do tej pory. Jak to jest? Porter Revolution. Chapter 2. Dwadzieścia minut. You after this last little hurdle. Tak, weźmie tą kostkę, tak. Przeniesie ją. Tak, zamieni ją z tą. Zrobiłem dokładnie tak samo. Nie, czekaj. On to też chyba dopiero rozkminie. On to też chyba dopiero rozkminie, no. No tak. Ale czekaj. Coś mi się nie zgadza. Czekaj. Jak zrobił, że on ma i most, i czeka na niego laser? Jak on to zrobił?
Jezu, to ja w tym momencie dałem dupy. Dobrze myślałem, żeby mieć tutaj najpierw kostkę laserową. Boże, to ja tam coś dałem dupy. Ja pierdolę. Ja tam dałem dupy. Wiedziałem, że coś źle. Jak zwykle daję dupy. Dobra, jeszcze raz. Tu, tak? Idę se tu, tak, tu. Robię se mostek. Tak. Tylko teraz iść po kostkę. Nie ma chyba nawet znaczenia skąd wezmę, ale dobra. Do końca o to chodziło. No i dobra, jest ta kostka. Ale dalej potrzebuję jednak się przetransportować w tamtym kierunku, nie? Most działa, fajnie. I wchodzę se tu, tak? Wchodzę tam. Aha, że zamiast... Jezu. Faktycznie można było to tak zrobić, tylko teraz potrzebuję jeszcze... tamtej kostki w sumie. Tak, bo jeszcze potrzebuję czegoś, żeby tutaj przywalić. No właśnie. Wiesz, jak ja to wezmę, to laser się tu psuje. No i nie mam jak, przecież... Nie rozumiem. Ksirmisiekik, ksirmisiekik, ksirmisiekik. Czekaj. W tym etapie... Nie no, on ma tamtą żółtą. Ja mam teraz niebieską. Aha, czyli on tutaj po prostu walnął niebieską wiązką. Czyli co, potrzebuję rozwalić znowu tamtą kostkę, na to wychodzi. No tak, by wychodziło. Potrzebuję tak zrobić. Jezu, ja tak nie robiłem, faktycznie. To ma sens. Dobra, i nagle się rozwiązało. Kurde, w taki tak sposób tego nie robiłem. Kurna mać, już... Głupi jestem jednak, cholera jasna. Musiałem skorzystać z jakiegoś poradnika, żeby zrozumieć, że miałem pewien pomysł dobry i go nie dokończyłem. Cholera jasna. Ale widzę, to jeszcze nie jest koniec rozdziału drugiego. Choć mówisz, że to jest last test, coś tam. Surprise! What? What's that look on your face? Did you expect something bad? Yes, it's an actual elevator straight to the surface. Rare find. You're welcome, by the way. I know you humans love the sky for some reason, so I thought this would excite you. Na zewnątrz? Look, I know what you're thinking. You really don't trust me. And I've done nothing but sounding like a raving lunatic or a sociopath. Probably both at once, if I'm gonna be honest. In the interest of transparency, this elevator will take you up to the surface. Only thing is, it's not
all the way out of the Enrichment Center. When we get to the surface, we still have a little way to go before we can complete your half of the deal. I'll try to help you where I can with these old test chambers, but there's been a lot of decay, if you catch my drift. But hey, look at the bright side. There's fresh air, it's sunny outside, and I think there's a cool breeze. Just watch out for wild animals. Those are brutal. With any luck, this should take just a few minutes, and then you can go free. Hope we're in the clear now. No mówi tak, jakbym faktycznie szedł na zewnątrz. Nie wiem, co się dzieje. The surface. Go take a look out that window for a moment. O kurde. See that huge spire in the distance? That's where we're headed. Little confession. I don't know for sure whether it still works. It is possible that there is just a pile of rubble waiting for us. Judging by how torn apart this place is, I'd give that chance a possibility. Look, I'm sorry. I don't want to torture you with endless testing. You already proved that you're capable. Problem is that these backstage areas aren't built to be as durable as the test chambers. To cover any ground here, we need to move between testing tracks. Ale i tak gada, że będę musiał robić kolejne testy. Postapokaliptyczna Polska. Aha, już są guziki. Good find. But this testing track isn't in good shape. Hmm, there should be another one not far from here. See if you can find it. Again, good attempt, but this test is broken. You need to find another one. Fajnie. Jezu. Co tu się stało? Też mi chyba za dużo nie da, co? No wyjść już stąd nie wyjdę. Must to find another way. To kurde, gdzie jest to another way? Z tego co znam, Loreto Apertus rywalizowało z Black Mesa. Znowu pozbyć się kostki trochę bez sensu. Apache Science rywalizowało z Black Mesa? Ciekawe. To się popsuło. A, tu. Aha, działa. To ma sens? Tak, teraz to ma sens. Że takie rzeczy jeszcze tu działają? O, woda. No nie kłamał z tym surface. Aha.
That's much better. Might be a bit overgrown, but the hardware still works. They really use fine materials for these tests. Have to protect your investments, after all. Unbreakable materials are expensive. A, tego pewnie potrzebuję. Dwanaście z 19. Zaraz wlecisz, spokojnie. Kurde no. Co za ludzie. I muszę za każdym razem. Leciał. Najważniejsze. Gdzie to jest? Jeszcze raz. No no ja se robisz. Jeszcze raz. Nie będę nic tam psuł, no. Jezus Maria. Cześć, Lasiu. Tak, w ręku trzymać, patrz na to. Dlaczego zawsze jak widz się wtrąci, nagle się okazuje, że działa? Ja pierdolę. A wcześniej nie działało. A, tu. Did you know that this iteration of your Aperture Science handheld portal device has been specifically configured to not shoot portals further than 8 kilometers? Yeah, they quickly learn to limit the range on these things. No raz trafiłem w księżyc. You know, I wasn't aware that the surface is in such a rough state. Didn't want to say it before, but this place is such a mess. This will take so long to clean up. Whoever did this was very thorough in their work. Ja tam potrzebuję jakieś kostki, co? Jak wypluć sobie jakąś? To tak wszystko rozwaliła, Hel. A tam klikacie.
Tak, w ręku trzymać, patrz na to. Dlaczego zawsze jak widz się wtrąci, nagle się okazuje, że działa? Ja pierdolę. Ja mam. Tak, potwierdzam. Jezu, nie! Nie chcę tego znaku! Co to było? Nie! 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 Nikt nie tego nie widział. Nie. Bo nikt tego nie widział. Mhm. Dobra. Muszę go przemieścić, wiadomo. No ten Portal Revolution ma trochę taką magię z portala, że tak sobie kroczek po kroczku w sobie wszystkie elementy tego, czego potrzebujesz, odblokowujesz sobie. To jest spoko. No tak jak mówię w Foxdale, warto zagrać. Just realized, you don't even know how this all happened. Well, long ago, Aperture was run by a central core capable of monitoring and maintaining the whole facility. Certain tasks were outsourced to other cores, like me. Everything was great, you know? A true utopia. Until one human test subject, this little monster, just had to ruin our lives and killed her. And that's that. Most of my ta niedobra Shell. Died or disappeared. What else were we supposed to do if we can't fulfill our purpose? To wszystko jej wina. Ha, chodzi o to, żebym po prostu coś tam transportował, tak? Co klaskać. Trochę brakuje. You could leave once we're done, but if you ever need a job in the future, don't hesitate to come back. Nie jest tak źle ze mną, moi drodzy widzowie. I'd rather say this before it's too late. Use the gels sparingly. The tanks aren't being refilled anymore, and what's left won't last forever. Once they're empty, we're gonna have a little problem. The gels are also highly corrosive and will eat through metal and skin given enough time. Might be good to know. Wiem, że Wądziu jest stary, ale dałby radę, Foxdale, nie oszukujmy się. Okej, potrzebuję tam kostki. Tam muszę wyjść. Pewnie, admirał. Co to kurwa było? O Boże, to ty! Daję. Chyba nigdzie indziej go nie potrzebuję. Hmm.
Okej, bo ja muszę teraz wrócić generalnie. No. To jeszcze raz. Chcę się dostać tam. I chcę tutaj portal. I uwaga, będzie fajnie. Dziękować. Kurde. Dziękować. Dobra. No to znowu tam. Do widzenia. Gotta admit, watching you fly through the air like that looks pretty fun. Sometimes I wish I could do the same. Ja, to są akurat proste zagadki. Cześć, Billy Chudy. These tests were never designed to be exposed to the surface. We've not come across any toxic plants yet, but stay alert. There's a reason we don't do experiments in the open anymore. Jest pomarańczowy. Nie widzę go. Na chuj mi te zdraszacze. A, żeby zmyć pewnie. Dobra, gdzie to jest? A tutaj! Jezu, szukałem tego. Aha. Pytanie, czy dobrze robię? Aha, ja chcę tutaj. To maś. No dobra. Trochę mi nie wyszło. Bo muszę zrobić to samo co ostatnio. Okej. A, dobra. Okej. Łapię. No, wlatuj. I strup. Co? Nie w tą stronę? A, shit. Kurna, no. A ja nie łapię, bo wygląda na coś brudnego. Dziękuję, panie Miyagi, za
rajda, 38 osób, bardzo dużo. Czy jest taków w domu? Zdarza się. Cześć Drozduch, cześć Aremkej. Skąd jak cię, kurde, Miyagi kojarzę, kurde, Bele, no? Już byłeś kiedyś tutaj. Rololo. Liga tytuli. Kurde, też z jakiegoś tytułu przychodziłeś tutaj. Cholera jest, a kiedy to było? O, nie mogę wejść na twój kanał. A, od Krzycha, no tak. Spoko. To nie jest chyba jeszcze dobry moment, żeby tam wskakiwać. Czy chyba zrobić ten sam manewr. Zapomnieliście, że Stachu ma dzisiaj urodziny. Zaśpiewajmy mu wszyscy 100 lat. Ja mam bana? Lat. No nie. Niech żyje Stachu tak nam VL z Birthday Man. Ej, to mi się podoba. Nie mam urodzin! Paniaki, nieboraki. Ej, jop. Cześć, Sushi Kraken. Congratulations on completing this test. We hope you enjoyed your experience at the Aperture Science Center. Jak nie masz urodzin, to dobrze, życzę chociaż dobrego dnia. Uciekam z psem na spacer. A dobrego, trzymaj się, dobrego dnia. A, no i oczywiście, shoutouta przydałoby się dać. Jak to się robiło? Przez małpę, czy przez wykrzyknik? Pewnie źle coś robię. Jezus Maria. Nie, to tak nie działa. Nie wykrzyknik, tylko to. O Jezus Maria. Co? To do Mike Hogu. Nie znam typa. Przepraszam bardzo. Nie pan miał być. O, już lepiej. Tylko znowu coś nie wyszło. Dismiss. No szkórka wodna. Dlaczego u mnie nigdy nic nie wychodzi? Jezu, nowy shotout za 2 minuty. Dobra, spierdalaj. There's a reason I don't use those scripts. Nie mogę. Could barely get through them when I first tested you. Remember that? Ludzie. Zaraz ci tam puszczę. Spoko, luzik. Kiedy indziej. Boże święty. O co tu chodzi? O co tu kuźwa chodzi? O Jezu, admirał, sam nie umiesz. What? Aha, bo ten pomarańczowy. Dobra. To jeszcze raz. Shoutout Miyagi, w końcu trafimy. Czemu nie zadziałało? Shoutout Miyagi. Jak 13 sekund? Cholera jasna. Na pewno już jest. Shoutout Miyagi. Jest! Trafiłem. Ach, dało się. Dobra. Streamerski obowiązek zrobiony. Po co tu biega?
No tak, pomarańczowym i tak, tak, no. Czekaj, on się będzie ślizgał? O, faktycznie. Lol. Wouldn't it be great to take to have a nice long warm shower under the cleansing fields? Washing your hair, watching your skin peel off. Tak, tak, nie zestraj się. Yes, you heard me right. Don't try that. The fluid cleanses more than gels. A co można jeszcze wyczyścić? Tak, 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 dezintegracja, wiemy, no. Ooh, looks like that door's broken. Maybe I can rewrap you. Let me see. Ha ha! Look at that! Alec, glad these things still work. There aren't many working arm panels left here. I'd love to help you solve the puzzles, but even after watching hundreds of people solve and hurt themselves in these chambers, I still don't get it. I'll just stick to maintenance, if you don't mind. All about the simple things. Jezu, co tu się dzieje? Kostka, wpaść do wody, bieganie, używanie wysokości do większego jumpa. Gdzie jest to? Aha. Okej. No lepiej nie pić wody, nie pić. A, znowu ta woda. O, może tam? To nie przejdzie, niestety. Lubię wszystko oblewać. Nie wiem, czy potrzebnie to robię, ale mogę. To mi się podoba. I tyle. Wiem, że nic mi to nie daje. Wow! Jezu! Jak to wygląda? Łocie kur! Wow! No dobra, ale to gdzie to przenieść? Tu coś? Nie. A bo czekaj. A nie, tak. Nie, to nie ma sensu. Nie, ma sens, oczywiście, że ma. Patrz na to. I co dalej?
Siema. Aha, co, żeby tam? Ale jaki to ma sens? Na pewno by się... O, tam by się przydało. O. Gdzie to otworzyło? Tam. I tam, gdzie potrzebuję. Mniej więcej. Działasz? Działasz. I co? Znowu ten trik. To lecimy, nie? Boisru. I fiu, fiu, fiu. Ha, ja to wyłączyłem po prostu. To trzeba było tak od razu. Momencik, taborecik. No i let's go. No, tam pi razy drzwi. Myślę, że ujdzie. Dobra. Let's go. Siup. Idzie teraz. I've been cleaning the facility since, well, forever. Just when you think you've seen all the ways one could injure themselves, some moron will make sure to prove you wrong. A to co? Czekaj. A mogę wyjść tam normalnie?